Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil 3. Tak, tutaj ostatnio zakończyliśmy. Może na wstępie to bardzo chciałbym was przeprosić za to, że w poprzednim tygodniu nie było odcinka. No, naprawdę, coś tam, ja nie pamiętam teraz, ale ja chyba gdzieś musiałem pojechać i jakoś nie było czasu, żeby po prostu, wiecie, nagrać odcineczek. No ale jestem i oczywiście też na sam początek wasze komentarze z poprzedniego odcinka. Beata, dziękuję bardzo za komentarz. Majki z przyczajki, tutaj dobre rady. Frodo, na pamięć to BioVital. Mnie by się już kuźwa przydał. dobre. A mówiłem co i jak? No mówiłeś, no widzisz, ale ja widzisz, no. Ale zawsze mówię, nie, że jak coś, to Majki mówił. No Majki mówił, a Grzesiu jak zwykle, kuźwa, nic zostawił. Dobrze, że Deseo na łączach jest. No, to prawda. Pomogła w poprzednim odcinku. Szpital jest mega klimatyczny i straszny. Wszystko dobrze pozbieraj Carlosem. Resztę szafek z zamkiem otworzysz Jillką, zanim wejdziesz do podziemi. Jezu. Jest to ważne, bo do zdobycia Lightning Hawk tam na piętrze z oknami można się przeczołgać. Tam na piętrze z oknami można się przeczołgać. Jill pod gratami i wskoczy do ogrodu z innego okna. Ogarniasz? Tak, jak wezmę zaraz, wypiję butelkę BioVitalu, ogarnę. Dobrze. Dziękuję, Majki. Ty to jesteś po prostu niezbędny tutaj dla mnie. Herman Wille, umęczon pod pońskim piłatem. Tak właśnie. Beata jeszcze? Aha, Beata jeszcze tutaj, buziaczki ten. Dziękuję, dziękuję, dwa komentarze. Krystian też, wyjaśnienie. Kompan Carlosa nazywa się Tyrell Patrick, w skrócie T. Aha, ten murzyn, tak? Dobra. A co do tej przysługi, to chodziło Nikolajowi najwyraźniej o to, jak Jill poradzi sobie z wirusem. A, no tak, bo o co mu chodziło, bo... No, masz rację, to miałoby sens, nie? Po prostu wirus w jej ciele, otrzymanym przez Nemezisa. Takie dane mogą być przecież warte $1 000 000. Masz rację. Dzięki, Krystian. Potem jest Sebastian, jest ze mną, oczywiście. Witaj, Frodo, wiem, że jesteś umęczony, bo ta walka nie należała do najłatwiejszych, ale jak między innymi na seriach z Residentowi świetnie się bawię. Bardzo dziękuję. Ja oczywiście zawsze ci kibicuję, żeby się udało. Początek odcinka to już walka z bossem. Latający Chestmir w wykonaniu naszej małpki zwanej Nemezis. Pamiętam latający Chestmir, ja pierdzielę. Można mieć zawrot głowy i odruchy wymiotne, jak on tak się kręci w kółko. Desi oczywiście najlepsza. Oczywiście, że ci świetnie idzie. Najważniejsze, że się nie poddajesz i idziesz cały czas do przodu. Dzięki. A tak z innej beczki. To kolejny w kolejce jest Resident Evil 4. Będziesz grał w klasyka czy w remake? Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się do następnego. Myślę, że będziemy grać w klasyka. Bo ja chcę zobaczyć, wiecie, jaki był klasyk, żeby ewentualnie później sobie tam porównać z tym nowszym, nie? A, jeszcze Majki z przyczajki tutaj PS. Jeśli chcesz wypróbować ten unik Carlosa, to szpital jest ostatnią szansą. Okej, dobrze. I Joanna, oczywiście, cześć Frodo, najpierw chcę pogratulować 3000 subskrypcji. O! No, ja mam tam niespodzianki, ale to tam wiecie, z czasem, jeżeli chodzi o te 3000. Bardzo dziękuję. Umęczyliśmy tego bossa, ale najważniejsze, że dajemy radę. Ten szpital do łatwych nie należy, także zachowaj czujność i szczególną ostrożność. Pozdrawiam, życzę miłego tygodnia. Dziękuję, Joanna, również życzę wszystkiego dobrego wam. Boże, dzięki, że jesteście. Fajnie. Dobra. Ta co? Jak tam w ogóle? Co tam mamy? A, to mamy. No, bo my musimy jakąś kasetkę, nie? Coś tego, żeby móc normalnie. Czy ja? Nie wiem, czy nie za głośno mówię. Ostatnio jakoś któraś seria mi się nie podobała, wiecie? O Jezu, a co tak przycięło nagle? Poczekajcie, bo ja tutaj... Nie podobała mi się, wiecie dlaczego? Bo... Iż, ponieważ... Tu nie wejdę, tak? No nie wejdę. A co tu było? Pomieszczenia co? Służbowe. No to pokaż. Bo byłem za głośno, wiecie? A gra w ogóle była tak cicho, nie wiem jak to mi się stało. Zawsze sobie ustawiam to tak jakoś w miarę. Dzień dobry. A teraz wyszło jak wyszło. Nie wiem czy to... O Boże. Heniu. Kolejny Heniu. Znaczy oni wstaną pewnie jak coś wezmę. To też takie... Wiecie, nie powinno tak być. Ajejce. Co to w ogóle jest?
O, Halina. O Jezu, jeszcze tu. Dobra. A, szafencja. No ale to co? Co? Szafencja. A poczekajcie, a jak... A tak? A to? Co to jest? A Carlos robi takie odepchnięcie. Ucie, panie. Pomieszczenia służbowe. No, ewidentnie coś tu jest. Serio? Okej. Okay. Naprawdę tu nie ma nic? Ani poczytanek nawet? Jezus. Aha. Już wiem, że coś tutaj będzie większe. Boże. Okay. Tu jeszcze jakieś szafki. Nie. Słucham? Że niby co? Ty, no słuchajcie, nie ma tu nic. Ja tu wlazłem, nie wiem po co. Dobra, szafka i później coś. Idzę. Aha, tutaj się można Jillka przeczołgać albo cosik. Wiecie, bo tak miałem przerwę i tak nie za bardzo wiem teraz dach. Boże, te odgłosy to są, powiem wam, ja pierdzielę. No naprawdę. Aj tu. Ma zejść? Się boję. Nie. Co tam jest na dole? Nie powiedzieliście. A, tutaj walczyłem. Stanowisko pielęgniarek i tam jest safe, tak? Nie, tutaj tą kartę trzeba. Właściwie to nie wiem, czy kartę... Czy... A nie, tu nas nie było, dobra. Wiem, wiem. W ogóle, wiecie, niesprawiedliwe, że oni później wstaną. Halina, wejrzesz. No, nie przesadzaj. Jest tu jeszcze coś? Jest. Ale Halina wstanie, ja wam mówię. O, roślina. Roślinka raz. No i tego szmeges. Tu w szafkach nie ma nic. Czy ja coś wziąłem? Wszystko wziąwszy. Matko. Aha, i ten safe tu jest. No ale to ten safe to ja wiecie. To co ja mam tu zrobić z tym safe'em, jak ja nie wiem nic. Nic nie wiem. Aha, i tutaj jest potrzebna ta karta. Mhm. Której teraz nie mam. Gdzie to może być jakiś coś tego z... jakiś kod? Boże, ta muzyka tutaj to jest... Już tak wszędzie rozglądam, staram się, wiecie. Dobra. Tu. Do pralni się nie dostaniemy, tak? Tak, byłem tam, no. To co, mam zejść? Jezu, najwyżej, no co? Będzie co będzie, nie? Tu jest pralnia. No. Nie upierzesz nic, Carlos. No i tutaj chyba wszystko. Do pralni nie dojdę, bo pralnia, potem gabinet zabiegowy to jest z tego, tu. A co to był dach? Jeszcze mogę zobaczyć? Bo tak nie ten. Ja tam byłem? Exit? Exit? Tak, tu byłem. Dobra, stąd przyszliśmy. No. No to dobra, schodzę. Najwyżej. Będzie co będzie. Ja pierdzielę. Dobra. Co to jest? Gdzie ja jestem? Aha, o matko. A mogę w drugą? No ale żeś to zrobił. Co to jest? Klucz. Carlos, wejrzysz. Dobra, nie tak to miało być. Nie tak to miało być. Bo chciałem zobaczyć z tamtej strony coś jeszcze na dziedzińcu nie jest. Ale miś mi przeskoczył. Dobra, czekajcie, bo przepraszam, nie to. No to tak, to zrobimy, połączymy sobie z tym. A pokaż mi to. Aha. Klucz do szatni. Aha. Locker room. Szatnia. Szatnia mówicie, okej. Okay. No co? A gdzie szatnia?
Awaryjny. Lalala. Nie wiem. Dzień dobry. A tu mnie nie było, bo to są jakieś rzeczy. Kurde. Aha, no tak, bo tam na dole też było trochę pozamykanych. I tak wychodzi na to, że to dopiero, wiecie, z którejś strony możemy to otworzyć, nie? Jezus, jaka muza. Ja się tu zesram. Aha, tu byliśmy. Dobra, wiem, wiem. Wyjście awaryjne. A powiedzcie mi. Boże, naprawdę. To cień. Tutaj musimy ten, tak? Tu musimy tego. Tak, te nagranie, no nie? Widać ewidentnie, że tam są fajne rzeczy. Jeszcze patrzę tak tutaj, wiecie, rozglądam się, czy nie ma gdzieś napisane tego. No, ale nie widzę tu nigdzie. Jakiś kodu do tego sejfu, albo co? Ja wiem. Ej, wstaniesz? Nie, bo ja mu rozwaliłem tu łeb. Zapisało się. A czemu? Aha, tu jestem. Aha, bo to tak się łączyło. Okej. Jezu! Widzieliście to? Przebiegło. Przebiegło, widziałem. Ale gdzie poszło? A jak? Gdzie jest szatnia? Salon, sejm, gabinek, pralnia, dach, archiwum. Na dziedziniec awaryjny. No i gdzie ta szatnia jest? Pralnia. Do pralni nie mogę. Tu nie mogę. Pomieszczenia służbowe, chyba że o to chodzi. Dobra, chodźcie tu. Boże. Aha. No nie, raczej. Dobrze idę. No. Najgorzej, że oni mi tu wstaną teraz. Wszyscy. Trochę niefajnie, bo chciałem ich nożykiem, a wiecie o co chodzi. Powinno tak. Nie powinno tak być. Nie Grzesiowi tak robić takie rzeczy. Wszystko ładnie, pięknie, ale co z tego? Buciki o poukładane. Może z szafki zaraz wylezie jakiś. Kurwa, no widzicie, wiedziałem. Jezus. Boże. Straszyłem się, dobrze, że nie. Co to? A, identification! Miło, miło. I co tutaj, nie ma nic? Jakiegoś bobbleheada? Czy cokolwiek? Taka wielka torba? No. Ja teraz wyjdę i te wszystkie trupy tu mi wstaną teraz. Czy nie? No już się zapisuje coś. Pomieszczenia służbowe. Aha, bo tam jest ten, tak? Ta szafka. Nie wiem skąd miałbym wziąć ewentualnie. Jest, słuchajcie, gdzieś akta. Mogłoby być gdzieś coś w swoich szafkach.
zapisują. Czekajcie, bo straciłem wątek. Co ja mam? Dobra, kartę mam. Ja pierdzielę! O kur... Orzesz w mordę! Żabusia! Nie, taka inna trochę. Ale zrobili. No ja kojarzę je. Mogę jeszcze? Aha. Przeładowanie następuje. Jezu, ale powiem wam, Jezus Chrystus, Jezus. Powiem wam, że mocno mnie złoił. To mogę wypieprzyć. Dobra, a to pokaż. Szpital talny identyfikator. Karta bezpieczeństwa ze szpitala Spencer Memory. Nie ma to żadnego kodu, nie? No nie. Ej, ale to było bardzo, ale bardzo mocne. W sensie on, w sensie wiecie, jako przeciwnik. Rozumiem, że tu będzie ich więcej, no nie? Już nie wierzę, że tylko jeden. Dobrze, to teraz tak, archiwum. Wejdę sobie na chwileczkę, bo chciałbym... dobra, to można przechować, to i tak mi jest niepotrzebne już. To. Dobra, może być, nie? I ten, i zapiszemy sobie, bo będziemy tylko powtarzać, jest ok. Chodźcie. Muza jest, powiem wam, zarąbista. A nadal nie wiem, co ja mam zrobić. Stanowisko pielęgniarek, na wprost. Tam chyba było, tak? Na tą kartę. I ten safe, słuchajcie. Nie ma jakiegoś bobbleheada tam? Nie. Dziękuję. Bosz! Co? A Boże, aż dwa. Stepanie, żabojady. O mój Boże. Jak to wygląda? Aha, i jestem teraz w pralni. Halina. Dobra. Znajdź się znów ten? Z kłódką? A skąd ja mam wiedzieć, jak ja mam tutaj... Aha, bo mówiłeś... No. Majki! Że Jillka se to pootwiera, tak? Naprawdę? O, Heniu. Tak, mówiłeś. Ciachu, na, ciachu. I sałatka gotowa. Halina też już, nie? Dobra. Boże, tam słyszę cały czas coś. Czy tu jeszcze coś? Jeszcze coś. Jezus, jak one chodzą, nie? Tu coś, tak? Okej? Okay? Gdzie jestem? A nie. Aha, ta szafka. Dobra. A to co to jest? To jest to wejście do nich tam? Gabinet zabiegowy. Idziemy? Fuck. A jakbym tak... Kurwa. Nie potrafię tego zrobić.
Ja pierdolę. Bo i tutaj jest jeszcze dwóch na dodatek. No kurwa, marnuję przez to, bo drzwi są. Ja pierdzielę, jaki cham jeden. Fuck, ja chcę tam wejść, mnie pier... Czekajcie, bo ja jestem tutaj, no, niepokojące jest, wiecie o co chodzi. Żebym nie szalał. Spierdalaj, no szkuźwa, jakie to mocne jest. Boże, ja przeładuj, żeż to. Nie! O, ja pierdziele! Te, dobre. Nie ma tu zabawy przez drzwi. Dobre, słuchajcie, umarłem. Umarłszy w buta. Dobra, że tu jestem przynajmniej. O ja pierdzie, czekajcie, to wezmę tak. Tu Halina i Heniu. Halina. O, jak pięknie. A Henryk von Jungingen. Jeszcze? Dobra. I teraz tak. Kurde, chciałbym rzucić granat. Naprawdę! Dajże spokój. Bo ja nie mam czasu na pierdy. Zobacz, co tu się dzieje, chłopie. No, chciałbyś. Ja pierdzielę. To jest nieprawdopodobne. Patrzcie, co on robi ze mną. Jezus Maria! Ja tego nie przejdę! O, dobrze mówiliście. Joanna pisała. Ciężko w szpitalu. Ja pierdzielę. No ale kurde, jeszcze we dwóch. Jak to zrobić, słuchajcie? No i teraz już Haliny mi się nie uda tak fajnie zrobić, jak było. Chyba, że Henka. Henka. Ale jest coś takiego, nie, że... Spieprzaj. Nie. Nie, nie ryzykuję. Nie umiem. A słuchajcie, a tutaj to sobie otworzę jakby skrócik, nie? Mhm. I tu jestem. No, no, no. Wiem, wiem. Dobra. Ale ja nie mogę. Ja muszę tutaj coś zrobić. Boziu, naprawdę. Jest strasznie dużo. Dobra, jedziemy tak. Ja pierd... No nie mam szans. Chciałbym... Wiecie... Chciałbym... Ja pierdziele! Bo najpierw jest jeden i potem drugi. I wiecie, o co chodzi? Chryste. A tu coś było, unikowe coś. O! Coś robi. O kurde, ale mnie zdzielił. Prawda? Dobry. Jezu.
Dobra, jednego mamy z głowy. Ale jeszcze jeden jest... Nie, dobry. Ile mam naboi? Nie umiem inaczej, słuchajcie. Gdzie to gówno? Kurwa. Jestem umęczony. Spłukałem się z naboi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem. Nie wiem. Coś tu jest. Dobra. Nagranie jest. Dobra, mamy tę kasetę. W szafkach coś? Nie. Czy ja musiałem tu wejść? Po prostu, zwyczajnie. Są tu jakieś napisy? Nie. Ciężkie to było, powiem wam. I... No trzeba jakoś próbować metodą prób i błędów. Najgorzej, że jak mi teraz wyskoczy jakiś jeden jeszcze guguś. Aha, no właśnie. Ale nie chcę, żeby mnie zabił. Dlatego, że nie chcę tego powtarzać już, wiecie? I teraz tak, połącz z tym. Gdzie ja jestem w ogóle? A, tu. Stanowisko pielęgniarek. Się upłuciłem, słuchajcie, się upłuciłem. A, to jest ten safe. I teraz tak, na wprost i tu. Do archiwum. Czuję oddech na plecach. Jezus! Zesrany jestem już. Dobra. No spukałem się. No spukałem się totalnie. Ale nie przeszedł. Nie dałbym rady. A słuchajcie, a to nie jest do tego? Bo może jest, tylko że ja... Aha, bo przed chwilką zdobyłem. Dobra. Ja to zapiszę, ale może na jakimś innym tym. Bo niekoniecznie to mogło być fajne. Pomieszczenia służbowe, tak? To jest to? Co to jest to? Prosty zamek. Nie, bo ja teraz muszę chyba zejść niżej, tak? Piętro niżej. Prosty zamek. No nie wiem, czy taki prosty. Pytanie. Kurwa. Co za gnida tworska.
on tu zejdzie? Uchwyt taktyczny. No to przecież ja chcę taki uchwyt. No gdzie? Połącz z tym. No, zobaczcie. I już jest taktycznie, nie? Pytanie, czy... Aha. I z tej strony, no nie? Czyli i tak trzeba przeskoczyć i tak. A co tu jest? Czemu to takie właśnie taka ikona? Coś tam nie zabrałem? Czekajcie, no zaraz zrobimy to. Opka, tak. A tu? A co tam jest? A to może z jakiegoś innego okna trzeba to rąbnąć się? Aha! Dobra, to chyba z jakiegoś innego okna. Kurde. Hello? Is anybody here? Boże, więcej mamusia nie miała. Kurwa, wiedziałem. Dobra, słuchajcie, zróbmy tak. Karta. Pytanie, czy oni tu wlezą. Jak mi tu wlezą... co to? Wow! A słuchajcie, a moglibyśmy na przykład to... sobie zrobić skrócik tu, bo jakoś ten granat to mi jakoś bardziej odpowiada. Idą, dobra. Jeszcze tu poczytanki. Zagubione przedmioty, proszę bardzo. Do wszystkich pracowników otrzymujemy mnóstwo zgłoszeń zaginięcia rzeczy osobistych. Znalezionych przedmiotów nie wolno zabierać do domu, jeśli nie można ustalić właściciela. Należy odkładać je do sejfu w pokoju pielęgniarek. Kod do sejfu to... O, ale czemu 9 w prawo, 3 w lewo, a jeszcze dalej? Bo to raczej tak było zawsze, że dajcie jakieś coś do pisania. 9 w prawo i 3 w lewo. I co? 9 w prawo i 3 w lewo. Ale to trochę tak, powiem wam, mało. Dobra, fajnie by było. Dobra. Wiecie, jakoś... Ja muszę sobie jakoś radzić, bo... Zostałem, kuźwa, z... Patrzcie, idzie następny. Dobra. O, o! O Boże, dobrze, że dajecie, bo powiem wam szczerze, że się spłukawszy. Jeszcze tutaj coś jest fajnego. Roślina. Dobra, wyczyszczone. Wyjście awaryjne. To jest tylko halina, no to można by było ją... Gdzie jesteś? Halinka. No, nie gadaj. Głupot. Okej. I wyście tutaj... fajnie rzeczy pilnowali. To rozumiem, że zostawiamy Jillce, tak? Mam jeden granat, ten jeden moglibyśmy hukowy taki, że tak powiem, wykorzystać. Powiedzcie mi, bo dobra, to teraz to ja chcę iść do tego sejfu w takim bądź razie, no bo po prostu wiecie, no nie może tak być, że ja nie idę do sejfu. Dobrze. Się troszkę zamotawszy. Kurwa. Złama się jeden. Będzie mi tu łaził za mną. A, nie mam już. Dobra, no to weźmy teraz to. Skrót tu. Są te hukowe, nie? Boże, gdzie jest ten safe? Pomieszczenia służbowe to było? Czy stanowisko pielęgniarek? Stanowisko pielęgniarek chyba, co? Tak. Ale słuchajcie, powiem wam szczerze.
Nie wiem, jakieś takie mam dziwne przeczucia, że któryś mi się obudzi. No dobra, ale nie, może być tak, że tylko dwie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I raz, dwa, trzy. Tak, aha, czyli może tak być. Co to jest? Magazynek podwójny, Grzesiowi. Słuchajcie, takie rzeczy to ja. Pięknie. Mamy to. Teraz tak, to by było tu wszystko. Co było w pralni? W pralni była... coś tam. Czemu pralnie mam ten? I pomieszczenia służbowe, to była chyba ta skrzyneczka, tak? Czy co tu było? Boże, nie jest skrzyneczka, tylko szafka, sorry. Myślę o tym, gadam o tym. No, bo tu w pralni było to. No to ja... aha, tu jeszcze. Nie zabrałem, sorry. Takie buty. Słuchajcie, które przejście jest? O, bo ja bym chciał tam... które to jest? No tego nie spieprzył. Tu jest to... no gdzieś tam było coś jeszcze do zebrania. No kurde. Nie wiem, to? Gdzie ja jestem? Ja tu byłem? Nie, tu jest tu jest do ten... a to? No tam właśnie, jak tam się dostać? O, tam chcę być. Kurde, naprawdę? Źle skoczywszy, ale pytanie, czy to w ogóle jest teraz taka możliwość? Jest taka możliwość teraz? Gdzie to było? A nie, to może nie być teraz jeszcze takiej możliwości. Bo to by było to chyba, wiecie? Chociaż... nie, dobrze, byłem. Skoczyłem tu i skoczyłem tu. A ja chcę tam skoczyć. A to może Jillcom? O, tam chcę. No. I tutaj, patrzcie, tu jest jakaś skrzynka. No, a tutaj się nie da teraz Carlosem, czyli będzie pewnie trzeba Jillcom to zrobić. No oczywiście, że tak. Dobra. Co ja w ogóle mam teraz do zrobienia? W ogóle co ja mam zrobić? Przeszukaj kasety magnetofonowej, otwórz drzwi z zamkiem głosowym. A gdzie był ten zamek głosowy? To było chyba na dole. Po prostu wyjście, nie? To mogę wypieprzyć. To mi jest potrzebne. To jedno sobie zostawię, nie potrzebuję. Dobra, i mamy dwie apteczki. Na razie to jest dobrze. Dobra, słuchajcie, zostawiam to. Dobra. I teraz... teraz, słuchajcie, zeskakujemy na dół, albo tam schodzimy na dół, no nie wiem, jak tam chcecie. Gdzie idziemy tędy? W ogóle żadnego Charlie'ego nie wziąłem, nie? Pominąwszy pewnie. To chyba gdzieś tu było, co? Tu. No. Wyjście awaryjne, dzieciniec. Coś nie dużo rzeczy jest jeszcze do zrobienia, znaczy do zabrania, ale no ja nie wiem, jak tam użyj. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you bedpan-changing waste of a nursing degree.
Dobra. Naboje raz. Naboje dwa. No, Jezus. Chyba nic z tego nie będzie. Bard. Tyrell. Bard's dead. He's been shot. Shit. And the vaccine? I'm looking. Well, look harder. There's gotta be a computer, right? Dobra, czyli profesor Bard. Co? Jezus Maria. Zaproszenie na bankiet. Szanowny doktor Bard, z największą przyjemnością zapraszam pana na bankiet 10 września w Central Hotel. Omówimy sprawy związane ze specjalną strefą medyczną. W Rockland City obecność potwierdzili również burmistrz Warren, no tak, komendant policji Irons, no tak, i wielu znajomych członków naszej społeczności, no tak. 4 września, bla bla bla, restauracja, Orient Hotel. Będziemy zaszczyceni pańską obecnością. Z wyrazem szacunku, Greg Tester, senator USA. Notatka odręczna. Na te. Załatwię ustawę na ten twój nowy lek w połowie sierpnia. Przywieź pieniądze. Zarezerwowałem apartament na imprezę po. Lubisz brunetki, prawda? Dam znać Irenosowi. Dobra, okej. Dobra. Jest jeszcze coś? Tak. Naboje. Jest i komputer. A tu? God damn it. E-mail od Nathaniel Barda. No. Wiem, że oglądasz wiadomości. Ten wirus pochłonie cały kraj. Trupy zaleją z górze kapitolińskie. Jest jak tsunami. Grozi ci niebezpieczeństwo. I mnie starej przyjaźni spróbuję ci pomóc. Mam jedną dawkę szczepionki przeciwwirusowi. Mam dla ciebie świętego Grala. Nie zostawię jej dla rodziny ani dla kochanek. O nie, Greg, on jest dla ciebie. Doskonale wiem, że jesteś przyszłością tego kraju, a jeśli chcesz dostać szczepionkę, musisz mnie je natychmiast stąd wydostać, tak żeby ci z Umbrelli się nie zorientowali. Szepnij o mnie w Pentagonie. Wiem, że masz tam posłuch. Niech ktoś zorganizuje zespół bez wiedzy i mnie stąd wyciągnie. Rękę myję. Ze starych czasów. Pospiesz się, nie mam... Nie mam dużo czasu, Nate. Okej. This is VRC Chief Nathaniel Bard. September 29, 11 p.m. Strzelił sobie kulkę w łeb? Acutely aware that my time's running out. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-virus. Ja myślę, że ktoś go zastrzelił. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus. And they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches of the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. No, ktoś chyba go zastrzelił, wiecie? Za dużo wiedział. No, I'm not a fool. I know albo sam. Okej. Okay. Czyli albo ktoś go zamordował, albo sam sobie szybciutko kulkę strzelił, żeby... And she trusted me anyway. A, widzisz, widzisz? O! Nie ma to jak walnąć w monitor i otworzą się drzwi. Is it here? Słuchaj, musi być. Pewnie, że jest. Dawaj mi to. A to jest próbka. A to będziemy jeszcze coś tutaj, kurwa. Daj szczepionkę, Jill. Wiecie co? A gdzie jest Jill? Ja jestem dobry, co? Nie wiem, gdzie jest Jillka. Jak mi tutaj ktoś wlezie... T, I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful? Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Kurwa. Wiedziałem.
Aha, celować w głowę. No tak, bo było napisane, że są gruboskórne, a ja i Jacek z koksem pewnie zmarnowałem dużo naboi niepotrzebnie, ale musiałem tak, słuchajcie, zrobić. Wyjście awaryjne. Dobra, no to, ale to. No przecież nie tu. Co? Nie. Gdzie jest Jillka? Tam? A co to jest to? Prosty zamek. Nie, dobrze, tam. O, widzicie? Tam coś jest. Ewidentnie. Kurwa. Przepraszam. Aha, tu Jillka będzie sobie to robiła, dobra. No bo mi się wydawało, żeby tutaj jeszcze ktoś był? Nie. Aha, po prostu świetnie. Który to był? Jak fajnie. Matko, gdzie on to? Aha, tu. No, gdyby nie Carlos, to Jillka nie dałaby rady, nie? Carlos ma takie, wiecie, najpierw robi taki odpych, a potem uderza. Tyrell, Tyrell, Tyrell. Po tobie. Niestety. Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. And that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. Oh, you sit tight. I got this. Nie, nie chcę. Chyba idą. Grab some gear. Sounds like there's a lot of them out there. Aha. Mówisz? No ale to tak za wiele to ja nie mam. Znaczy chciałem. No dobra, nie będzie. Połączyć z tym, no ale dobra. Mam raz, dwa, trzy. To mogę już dać tu. 2T. Strasznie mało naboi, Boże. A masz coś jeszcze dla mnie, może? O, tu coś masz. A nie, to zapisanie. Jillka nic. No nie ma tu nic. Dobra, zapiszmy to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde. O, tu jeszcze jest ten. Dobra. To już mam dużo tego. Tu mam? Nie.
A co to jest to? Detektor. Aha, dobra. To ja biorę. Jedna halina z drugą. Pełno tego mam. Boże. Także tego. Nie! Gdzie jesteś? Pokopało ptaszka w lotku. Co ja tu mam zrobić? A, bo oni się tam dobijają. Nic nie zrobię. Czy ja muszę jeszcze... A, tutaj zamknięte. Tu nie. Coś jest, czekajcie, coś tu jest. A, bo ja już nie mogę więcej. Dobra, ale te mogę. Somewhere jest, ale gdzie? Kurwa, jeszcze chodzę do stronę. Co to jest? Aha, tego nie mogę zrobić. Jezus, przecież mnie zaraz coś potarga, słuchajcie. Ten głupi łeb. To chciałem, no. Tu coś jest. Aha, dobra. Fuck you. Rzuciłem granat. Rzuciłem granat, rzuciłem granat. Koniec. On nie da rady, no nie? Jillka, proszę cię. Ty nie możesz. Aha, czyli spieprzyłem to. A porażka! Ej, ale fajnie, pokazałem wam, że spieprzyłem. No dobra. Czy jej nie można? No, dobra, słuchajcie, jeszcze raz, ale to w następnym odcinku. Zrobię tak, że wiecie, żeby od takiegoś momentu zrobić, że on do mnie mówi, nie? Tak zrobimy. Ja się tutaj troszkę znowu pomęczę, powalczę. No i zrobię tak, że w momencie, kiedy oni się tutaj dobijają, to wtedy włączę, dobra? Nagranie. Tak zrobimy, dobra? No. Także dziękuję wam i do następnego. Trzymajcie się, cześć. A, i dobre komentarze dajcie.